Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj ciekawe urządzenie, a właściwie trzy urządzenia w jednym. Multimetr, dwukanałowy oscyloskop i generator funkcyjny. A to wszystko w całkiem rozsądnej cenie. Na chwilę obecną około 300 zł w Polsce i w Chinach. Dzisiaj pierwsze wrażenia i pierwsze testy. Jestem ciekawy, jak poradzi sobie to urządzenie. Pudełko wygląda elegancko, są nawet złocenia. Dobre zabezpieczenie, wewnątrz urządzenie, sonda oscyloskopowa, sonda z krokodylkami, sondy do multimetru, kabelek USB. Była jeszcze instrukcja, ale już ją wcześniej wyjąłem. Niestety nie ma polskiej wersji. Na początek tryb auto i pomiar napięcia. Nie zmieniałem prędkości filmu. Zobaczcie, jak szybki jest ten multimetr. Następnie rezystancja, też w trybie auto. Działa szybko i prawidłowo wybiera zakresy. Ustawiam ręcznie pomiar napięcia stałego. Dużej różnicy w prędkości praktycznie nie widzę, można więc śmiało korzystać z trybu auto. Następnie test diody. Wybieram ręcznie i też szybko otrzymuję wynik. Test ciągłości? Też bezproblemowo. Kondensatory? Jak zwykle przed pomiarem, zwieranie nóżek i pomiar. Tu już trzeba trochę poczekać. A zmierzyć możemy tylko pojemność. Dla porównania tester elementów. Teraz mniejsze pojemności. Tu wynik jest znacznie szybciej. Mamy jeszcze pomiar temperatury i sprawdzenie przewodu fazowego. Napięcie wskazywane jest i dla przewodu fazowego, i neutralnego. Jak już mamy przewód, zmierzy napięcie sieciowe. W trybie auto. Jest tu szybki wybór jednym przyciskiem. Z pomiarem prądu
też problemu nie ma. Ogólnie multimetr przyjemny w użyciu i szybki. Zobaczmy jeszcze, jak się przedstawia dokładność. Na papierze wygląda całkiem dobrze. To tanie urządzenie, więc nie wymagajmy zbyt wiele. Zobaczmy generator. Mam oscyloskop na USB. Podłączam i próbuję ustawić. Obsługa nie jest taka intuicyjna, jakby się mogło wydawać. Przy okazji, pierwsze ograniczenie. Maksymalne napięcie wyjściowe 3,3 V. Mamy do wyboru sinus, prostokąt, trójkąt, sinus wyprostowany jednopołówkowo i dwupołówkowo oraz szum. Mamy też napięcie stałe. Na ekranie oscylogramy przy częstotliwości 1 MHz. Wyglądają całkiem dobrze. Górna granica to 2 MHz. Na ekranie parametry podane przez producenta. To raczej skromne dane. No to pora na to, co mnie najbardziej interesuje, czyli oscyloskop. Jako generatora użyję wbudowanego w oscyloskop USB. Sinus 10 MHz, czyli granica pasma, przebieg wygląda całkiem dobrze. MHz jeszcze czytelny, a to dwa razy więcej niż deklaruje producent. Może dlatego, że używam tylko jednego kanału. Sam oscyloskop jest dość skromny, ale w końcu to tanie urządzenie. Jest czułość, podstawa czasu, sposób wyzwalania, kanał wyzwalania, zbocze, poziom wyzwalania, punkt wyzwalania. Możemy też przesuwać wykres, są podstawowe wartości. Można także zapisywać zrzuty ekran, czyli takie najbardziej podstawowe funkcje. Przynajmniej tych bardziej zaawansowanych nie odkryłem. Na ekranie parametry z instrukcji. Jeśli coś Was interesuje, a pominąłem, dajcie znać w komentarzach. Jeśli macie pytania lub chcecie, aby pokazać jakiś konkretny przykład, też piszcie w komentarzach. Jeśli będę miał taką możliwość, to powstanie film na życzenie. Zapraszam też do subskrybowania kanału. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.